Miałeś problemy z serwerami do gier? Wysokie pingi? Nie mogłeś dołączyć? Lub poszukujesz jakiegoś serwera do rozmowy? Dobrze trafiłeś! Na Nitrado znajdziesz wszystko, czego szukasz. Wystarczy, że wejdziesz na stronę Nitrado, wybierzesz kategorie, jakie cię interesują i dokonasz transakcji w sposób, jaki ci wygodny. O zarządzanie nie musisz się martwić. Wszystko zrobisz na stronie w łatwy i prosty sposób. Wejdź na stronę Nitrado i dokonaj zakupu. Link w opisie. Witam ja was w poranną, ciepłą niedzielę. Witamy ze słonecznego pola farmingu. Jestem Krzemyk. Długo mnie na YouTubie nie było, mam nadzieję, że nie wyleciało mi to z głowy, jak się nagrywa odcineczki. Powracam, może nie z jakimiś tam częstymi odcineczkami, jak kiedyś to było, ale raz na jakiś czas coś wleci. Dzisiaj, po takiej długiej przerwie, zachciało mi się tak grać farminga, a jeszcze bardziej mi się zachciało nagrywać, nie wiem dlaczego, może jakiś powrót to skutkuje. Dzisiaj lecimy sobie z takim prasowaniem, bo tak kiedyś sobie grałem, na tym skończyłem, to stwierdziłem, a co, już nie będę zaczynał od nowa z nagrywaniem. No i tak lecimy sobie z prasowaniem, jakiś tam typowy zestawik, standardowy, to jest mapa, ciężko mi powiedzieć co to za mapa, bo to jest mapa z mod Huba. Jakaś tam, no duża mapka, ale powiem wam, że na razie jedna z lepszych, chociaż ostatnio widziałem, wyszła ta te old stream chyba, więc pasuje zobaczyć co to, jak to wygląda w tym farmingu i może zagrać. Może jak będzie czas, widzowie, to wiecie, zagramy sobie jakieś na multiplayer, tak jak za dawnych, starych czasów, pobawimy się, pogadamy, bo powiem wam, że brakuje czasami tego. Chociaż teraz i tak robi coraz cieplej na polu, może sami to widzicie. I wam się już też może czasami odniechcewa, ale no, powiem wam, lepiej późno zacząć, niż wcale nie zaczynać, nie? Chociaż szkoda... opuścić te nasze takie statystyki stare, to wiecie, no kanał się rozwinął i tyle się starałem, że ten kanał się gdzieś tam rozwinął i co, nagle rezygnować tego wszystkiego, opuścić to, zostawić 5000 słów, tak wywalić, nie no, wiecie, czasami coś rzucić można, jakiś vloga czy coś, teraz takie tam pierdoły robimy, tam to zima, wiadomo, po zaraz po szkole Krzemyk niestety idzie do garażu, pracuje, dorabia, jak to się mówi, pomaga tam na garażu, by te auta szybciej wychodziły, ludzie mieli czym jeździć, bo się strasznie te auta psują, ja nie wiem, jak ci ludzie jeżdżą. Dlatego, no, nie ma czasu, no, wychodzę z domu po 7, wracam 21. Wiecie jak to jest, już się potem zniechce, trzeba się umyć się, wyspać się. Tak dzień zleciał, tak dzień na dzień. Za niedługo się szkoła kończy, więc pewnie trzeba będzie do roboty jechać. To jest, wam powiem, ciężko, ale zawsze jakiś tam czas, tym. Ja raz w miesiącu coś się powinien znaleźć. Lepiej raz w miesiącu niż wcale, mi się wydaje, nie? No, nie wiem, co zawsze mówiłem na odcinkach, o czym gadałem z wami, jak się prowadziło, to trochę zapomniałem, można powiedzieć. Nie wszystko, ale trochę zapomniałem. Aha, wiem tyle, żebyście subskrybowali i obserwowali kanał, to ja wiem, tego się nie zapomina. Bo to jest YouTube i po to są wyświetlenia, żeby... Znaczy nie, no po to jest YouTube, żeby zrobić wyświetlenia i społeczność powiększać, nie? A żeby powiększyć społeczność, trzeba przypomnieć o subskrypcji, o peczce. Zobaczymy, czy zrobimy 100 wyświetleń pod odcineczkiem. Jeżeli tak, to będę się cieszył, bo będę widział, że kanał gdzieś tam pamiętacie o tym Krzemyku, że tam jednak te 100 osób z tych 5000 może będzie aktywne. Jeżeli udałoby się więcej, to bym się cieszył, nie? Byście tam mogli udostępnić kolegom. Patrzcie, Krzemyk powrócił, stary skret, wyjadacz. No cieszyłbym się, bo powiem wam, że byłoby fajnie. Nie będę cały czas peplał, nie będę cały czas prasował. Miałem jeszcze później taką troszeczkę możliwość, czy na pewno będę miał możliwość, posłodzić sobie. Będziemy słodzić te belki, okupy, już stoi ładowarka. Gramy jak na razie na oryginalnych, na oryginalnych modach, nic tutaj nie dodaję za bardzo. Czekam na jakąś taką fajną, małą, polską mapkę, żeby wiecie, przyjechać, wjechać w pole i zacząć działać. Wtedy to aż na pewno zacznie... grać. No zacznie, na pewno się mi jak to nie wam zacznie grać, bo nieraz jest tak, że jak się ogląda odcinki, to tak kurde zagrałbym, takie podkuszenie to jest. Mi się dzisiaj tak zachciało grać, bo sobie oglądałem tak odcinki z lata ze żniw. Kurde wam powiem, jak posłyszałem te 30, te 60, te bizony jak pochodziły w polach, jak z realnego życia, z tych filmików na YouTubie. Tak mi się zachciało jakoś już lata tych dźwięków, tej pory takiej sezonowej, gdzie traktory w polu pracują, że to jest szok. Fajne takie uczucie. Oglądałem, tak mi zaszło natchnienie na jakiegoś farminga, tak sobie pograć, że stwierdziłem, że się pokuszę, nie? Tam odcinek, tak przy okazji odcinek nagram dla widzów, a co się będę upierdzielał.
Już czuję, że może być ciężko wytrwać na 25 minut jak kiedyś, bo nie chcę po prostu zanudzać jakimś blębleniem, że tu tego nie ma tematu do rozmowy, nie chcę siedzieć w odcinku cicho, ciąć mi się też nie chcę, bo to wiecie jak to jest. Fajnie coś tu ponagrywać, mam wrzucić, lekko zmontować i tyle. Co się będziemy? Najprostszy montaż, z tego co wiem, zawsze najlepszy. Jak są te efekty, to wow, ale z drugiej strony, kurde. Jakby nie przesadził, byłoby też super, więc stwierdziłem, nie będę jakoś ten montek. Ja nigdy nie umiałem za dobrze montować. Czasami to się przesadziło, to wiadomo, ale czasami fajnie wyszło, ale... Ale wiecie jak to jest. Miałem kiedyś taką chętkę zrobić tak kamykowo do kolejnego farminga na realnych terenach, już z tego Google Maps, ale tak stwierdziłem, nie chcę mi się. Jak się dowiedziałem, że mnie wystarczy przekonwertować dwa czy tam trzy pliki w mapie, ogólnie w modach, to jakoś tak stwierdziłem, nie chcę mi się. Może jakiś widz, może ktoś tam z was zna się na tym, lubi to robić, to jakby tak Piotrkowice i Kamykowo mógł przekonwertować do 22, normalnie byłbym szczęśliwy, pograłbym na pewno. Uznałbym, pokazałbym tą mapę, prezentację bym nagrał z waszym tam nickiem, że to wy, dzięki wam się to udało, nie? Naprawiliśmy się dogadali, jakby jakieś tam były błędy, to byśmy razem je naprawili już, bo to wiecie, ja tworzyłem tą mapę, to wiem w miarę na czym to polegało, czego nie było, co wyszło. Bo, no ja nie mam czasu, kurczę powiem, a tak zagrałbym w takim Kamykowie. Żeby takie fajne mody powychodziły dopracowane z dźwiękami, wiem, że dużo modów dźwięków nie mają. No to kurczę byłoby fajnie, a widzę ciemno się robi w kamerce. Było to przed chwilą na polu fajnie jasno, to już widzę ciemno się robi. Mam nadzieję, że on to nie będzie przeszkadzać. On troszkę znikną moje szpetne zarysy. Trzeba się nie obrażać, zawsze się trzeba obrazić, bo jak się człowiek nie obrazi, to wiecie, to nie człowiek, nie? No to nie wiem jak jeździć, czy jeździć tak, czy jeździć tak, nie wiem, kombinuję z tą kamerą, jak to lepiej dla was, byście się napatrzyli. O, jedziemy tak, jakie to duże pole, patrzcie jakie duże pole. To tam będzie zbierał, to będzie w ogóle ten. Zwoził. Zbierać to jeszcze ciul, jak to jest zwoził. Samemu ogrania takiej gospodarce, kurde wam powiem. Niby mam dwa serwery, są dwa serwerki włączone. Tam koledzy sobie z klasy grają, bo chcieli, to grają. Na jedna mapa to była oryginalna i druga to jest z DLC-ka jakiegoś, nie pamiętam co za mapa już. Grali chłopaki, nagrali tych godzin. Jak to kolega mówi, w dzień nie gram, bo nie ma czasu, ale w nocy to trzeba godziny nabijać. Spać mi się nie chce, to gram. To jest przeagent. Tak farminga napierdziela, że jakby się wczuł tego, jakby w prawdziwym życiu pracował. Ale pozdrawiam pana Barti, Barti dobry człowiek. Kupił farminga, dał się przekonać. Sam mnie nawet namawiał, Piotr kupujemy, no to kupimy. No to oczywiście na początku hype był, jak to wszyscy na początku na farmingu. Ale z czasem to jakoś odeszło, bo ja tak troszkę odgrzewany ten kotlet jest. Niby są jakieś te fajne funkcje tych biegów, ale wiadomo, no dopóki nie wyjdą polskie mody, to się grać nie będzie chciało. W 19 się fajnie grało, bo już było tych modów, tych DLC-ków, tego wszystkiego, ludzie się nauczyli. No i były te różne, właśnie też były te skrzynie, te GPS, to wszystko już było. Grało się fajnie. Teraz to tak wiecie. Nie wygra się to samo, ale to już odgrzewany kotlet, mapa tylko inna, tak naprawdę. Kurde, ciemno się robi, ale nie się tutaj doświetlić jakoś, czekajcie. O. O. Dobrze zrobiłem, patrzcie, nawet myślę. Od razu krzemyk jaśniejszy się zrobi. Tam piszcie, jedynki obecny, gotowy, jestem, pozdrawiamy, halo krzemyk, cześć, piszcie w komentarzu, żebym wiedział kto ogląda. Czy to jedna osoba zrobiła tyle wyświetleń, wchodziła, ścierzała i nabijała te wyświetlenia, czy to po prostu kilkanaście osób. Kto jest aktywny, zobaczymy, kto jeszcze nie pamięta. No chciałbym zobaczyć, nie? Czy tam Kapi się odezwie, Sembolo, czy jeszcze pamiętają, czy tam inne Krzyśki, nie Krzyśki. Już nawet ników bardzo, bardzo waszych nie pamiętam. Tak się człowiek zapomniał z YouTube. Było ich tam trochę tych ludzi. Mateusz pamiętam, o Matix. To był też gość z Gosiem, oj z Gosiem też długo nie gadałem. Pasuje kiedy zagadać, co tam o niego słychać w ogóle tego. W ogóle pograć z widzami, pograł grać z widzami, jakieś nie tylko farming, też w inne gierki. CS-a może nie, bo ostatnio tak niby się dużo gra, ale to też takie na jaja, za bardzo czasami to za bardzo na jaja gram niż na poważnie, więc jeszcze się wkurzali.
z Waldkiem pogodą, chociaż Waldek już widzę też pracuje ostro, już tak nie ma czasu, teraz ten sezon zaczął rolniczy. Nic, trzeba te kontakty odnawiać, bo to co się przez te kilka lat zyskało, to się pomału tu widzę traci. Trzeba pogadać te keteny, nie keteny, te inne ludzie. Wszystko to kiedyś było. Trzeba to poodnawiać, ale to wiecie, na malutku już czasem. Teraz to może ciężko będzie to odnowić, ale na lato czy coś. Człowiek nie wyjedzie, nigdzie nie pojedzie do roboty, albo nie będzie zajęty całym życiem. To będzie dobrze. Dobra, ten pasek sobie dojedziemy do końca. Walniemy sobie gdzieś tam z kilka tych zapozwozimy, poukładamy to ładnie tą ładowarką. Nigdy nie jestem dobry w ładowarkach, dlatego nie lubię za bardzo tego robić. Tak stricte, tak się starać. Bo i tak rozwalę, i tak rozwalę. Ile razy się starałem ładowarką tak ładnie w stopku, w kupce poukładać. Zapomniałem się traktorem, wrąbałem się w te belki. 30-40 balek ładnie poukładanych, rozwaliło się. I potem stwierdziłem, pierdziele, ręką to wyrzucałem, wyrzucałem, nie wiem, tam gdzieś. No, tu jest tego wpierdolenia, już tutaj będzie ze 100, tu ze 100 balek będzie. No. Ale jednej rzeczy nie zapomniałem. Nie zapomniałem chęci do ziewania na odcinkach. Zawsze jak prowadziłem odcinki, miałem to ziewanie. Teraz też tu mam, ja nie wiem czemu. Nigdy w dzień nie ziewam, ale jak nagrywam odcinki, to ziewam. Nie wiem, gadam za dużo. Po prostu ja tego nie wiem, co się ze mną dzieje. To chyba przez to, że sam do siebie gadam i się nudzę, nie? Może tak być. Takie. Albo ziewanie oznacza nudny odcinek, ty. Może tak być. Dobra, tepnijmy się, tak? Do naszego JCB-ka. Może tak być, że odcinek jest nudny i przez to Krzemek ziewa. To jest taka oznaka. Zrób coś ciekawego, bo się ludzie nudzą się. Zaraz cię to skupienie, chociaż nie, no nie chciałem się tak skupiać. A, i powiedzcie mi, gracie jeszcze Farminga 19? Podobała się ta gra? Dużo osób to jeszcze gra, czy nie za bardzo? Warta ta gra jeszcze uwagi? Bo nie wiem, tak sobie myślałem, powrócić może na jakąś fajną mapkę. Albo takie jest, nie wiem, 15 już grałem, czy na przykład, nie, tak 15 może by. Czy nie, 17, bo do 17 by wrócił tam, żeby były fajne mody. Tak troszkę inne. A w jakiejś innej gierki może by, kurde, jakąś inną gierkę coś takiego wykminił. No, Krzemek, pokaż się. Zrobiłeś kurs na wózki widłowe, to teraz pokaż jak jeździsz. Powinieneś tu śmigać z tymi, kurde, balotami po polu. Kursów Krzemek narobił, prawie szkołę skończył, a to tu nic. Nic nie pokazujesz. Powinieneś pokazać swoje umiejętności, żeby ludzie coś zachcieli, nie? Kurde, by taką pracę znaleźć, taką w dużym gospodarstwie, taką dobrą pracę, dobrze płatną. Jeżeli by człowiek robił to, co by lubiał, jeździłby se traktorem tam w polu, z tymi, z pługami, z tymi wszystkim, to jeszcze by za to pieniądze zostało. Ale ja bym się tak z taką robotę cieszył, kurde. Robić to, co się kocha i z tego jeszcze pieniądze czerpać, to by było coś. Jedziesz, wstajesz szczęśliwy, wsiadasz w traktor, jedziesz, wracasz późno, się cieszysz, ale się fajnie się traktorem jeździło, kurde. Tak to idziesz na ten warsztat czasami, czy na tą budowę, to nie wiem co kto robi, co tam do tego biura idziecie. Takie kurde, znowu tutaj. O, fajnie, dostanę 4000 zł na miesiąc, ale fajnie. Kurde, ale znowu trzeba zapierdzielać na tej budowie, o Jezus. Znowu mi się śrubka nie odkręciła i się urwała i znowu trzeba kombinować. To jest takie nudne życie mi się trochę wydaje. Mam tego trochę doświadczenia jako ten warsztat. Nie zawsze mi się chce, czasami mi się chce, jak jest jakieś fajne auto, czasami się tak, to wiadomo, jak się przychodzi dzień wypłaty czy coś, to kurde, jednak warto było, ale to, czy czasami warto rzeczywiście? 14 minut odcinka mamy, jeszcze jedną beleczkę zwieziemy, taki wiecie, krótszy odcinek na przypomnienie. O, sprawdzałem prasę, zobaczcie jaką fajną prasę, jakie teraz fajne prasy są, to jest chyba 180, to jest 120, bela, fajnie to jest odzorowane, podoba mi się to. Teraz tak, nabijemy, nabijmy, o i ładnie, dwie belki naraz, tak się powinno wozić, a nie po jednej, tak jak to robiłeś. Mamy już tam 5-6 belek, będziemy mieć wiezione, pod kubkę, będziemy mieć cukrową dać, oczywiście jak je kupimy. W sierpniu, słoneczny, ciepły, niedzielny dzień, można powiedzieć, bo ja to nagrywam w niedzielę, co prawda pogoda już jest, no, 17 godzina, to tak jest dobrze, 5 godzina i nawet jasno już jest, no. Pora się wydłuża.
Ale tutaj jest najlepszy, tu jest 13:25, jest 30 stopni na polu, człowiek chodzi w kombinezonie klasa, o, można zobaczyć, nie grzeje się, klima działa. Chcę, ja już chcę lato, piszcie w komentarzach, czy wy też chcecie lato, nie zapomnijcie o łapeczce, subskrypcji Krzemyka kanału, przypomnijmy się, piszcie, że jesteście obecni, no i co, no, zapraszam i czekajcie na kolejne odcinki, może jakieś live'iki się pokażą, nic nie wiadomo, to jest czysta niewiadoma. Dziękuję za uwagę, do następnego odcinka, trzymajcie się i pa pa!